Witam, nazywam się Robert Halicki, jesteśmy w 44 Performance Center. Moim dzisiaj operatorem to jest mój brat Jacek. No i bardzo ciekawa rzecz, dlatego stwierdziliśmy od razu tak na live, nagramy dane. No, mamy do czynienia z Fordem Mondeo, rok 2015. No, tak względnie, nawet z zewnątrz bardzo fajny stan, wewnątrz również. Przebieg nieduży, w okolicach 95 tysięcy, może Jacku pokazał coś tutaj. Bo to jest faktyczny przebieg tego samochodu na poziomie 95-535 km i no co, no w zasadzie wszystko działa według użytkownika, aczkolwiek jakby po paru informacjach, rozmowach z nami na pewne rzeczy go zaniepokoiły, czy faktycznie oprócz tego, że auto jeździ, odpala, nie ma błędów, to czy faktyczna jest odpowiednia sprawność w ogóle tego silnika i sprzętu. Bo już wiadomo w weryfikacji, że na przykład olej z czyni biegów nie był nigdy zmieniany, więc takie jakby małe kwiatuszki wychodzą, ale może go zgaszę teraz, przejdziemy, bo jesteśmy już po zakresie diagnostyki obciążeniowej, więc możemy pokazać wyniki. No, możemy powiedzieć tak, że no tak, no parametry, jeżeli chodzi o moc i moment, tak, fajnie. 153, 150 prawie 5 koni, moment 352. Względnie płynna charakterystyka momentu. No i powiedzieć, no co, no pięknie, no samochód działa. Można powiedzieć tak, że w większości przypadków te pozostałe parametry i za chwilę, które pokażę, no to mało osób na to zwraca uwagę. Natomiast już patrząc na zakres charakterystyki ciśnienia w kolektorze, tudzież efektu pracy turbosprężarki, no niestety już są pewne zachwiania, zarówno w przepływie mas również. Dokonywałem też pomiaru składu spalin, więc tam już widziałem, że ten dylemat jest, ale może przejdziemy sobie do sprzętu diagnostycznego i w tej sytuacji pokażę dosyć ważną rzecz, która jakby zainspirowała nas do tego, żeby to nagrać. Ponieważ weryfikując tu jest akurat w odniesieniu się do obrotów, różnicowe ciśnienie spalin w układzie emisyjnym to jest 54 kilopaskale, to oznacza 540 milibar różnicy ciśnienia. No, biorąc pod uwagę to, że to jest pojazd z takim przebiegiem i faktycznie potwierdzonym, 540 milibar to jest poziom, który już dawno powinna zaświecić kontrolka check engine. Bo to jest zakres, który niesamowicie negatywnie wpływa na emisję, na pracę turbosprężarki, układu wtryskowego, częstotliwość jakby oczyszczania systemu emisyjnego, ale kontrolka check engine jest zgaszona. Ja myślę, to możemy zaraz jeszcze raz pokazać. Jacku, ja sobie wejdę do samochodu, jeszcze raz go uruchomimy. Proszę tutaj zobaczyć, no ja tu tylko, że maska jest otwarta i tak dalej, tu nie ma żadnego błędu, użytkownik, o, pojazd jeszcze gotów do jazdy, no wspaniała informacja, natomiast jest kwestia tego, że użytkownik kompletnie nie jest informowany, co się dzieje, to jest próg, teraz jakby już, gdzie trzeba zająć się stanem emisyjnym, ale co ważne, to jest pojazd normy Euro 6 i pojazdy normy Euro 6 według normy emisji, spalin, według przepisów normy emisji, no te systemy muszą poprawnie działać co najmniej przez 5 lat i co najmniej 160 tysięcy. I ta kontrola systemu emisyjnego powinna nawet nastąpić do 100 tysięcy kilometrów. Można powiedzieć z punktu widzenia użytkownika, jak on się dowiedział, no on odpowiednio zadziałał, jest bardzo rozsądną osobą i umówił się do nas na taki pewny zakres, żeby sprawdzić. W tej sytuacji gwarantuję, że to auto jakby trafiło do wielu, wielu firm tuningowych, ono jest stuningowane i tu jakby nie dyskutuje się o niczym więcej, ma swoje parametry, tyle, tuningowane pojechało dalej. Natomiast my tego tuningu nie wykonamy, bo w tej sytuacji tak naprawdę trzeba wykonać inne prace i jakby patrząc na to wszystko, gdzie w zasadzie ten egzemplarz, no można powiedzieć bardziej sam siebie zaczyna niszczyć i w tej sytuacji bardziej truć nawet środowisko, to ja powiem tak, no
ja mówię, często mówię klientom, że muszą sobie dobrze usiąść, jak mówię, ale tak naprawdę można powiedzieć dużą szczęśliwość, że klient trafił, bo w tej sytuacji trzeba będzie wyczyścić układ doładowania, trzeba będzie wyczyścić bądź wymienić EGR, trzeba będzie wyczyścić układ emisyjny, katalizator z filtrem cząstek, wymienić olej, bo tutaj też robiliśmy test oleju. Olej jest w stanie krytycznym po 6000 km. Zatem zrobić te wszystkie rzeczy i jakby dopiero ewentualnie po tym wszystkim jeszcze raz go sprawdzić i ewentualnie na przykład poddać tuningowi, bądź wtedy bezpiecznie jeździć. I to jest pułap, który w tej sytuacji można bardzo podjąć ważną decyzję, bo jeżeli producent nie spełni wymogów normy emisji, także jeżeli chodzi o kontrolę, to w takiej sytuacji pojazd jest pod kątem ochrony producenta. Nie mówimy tu o gwarancji. I tak naprawdę o odpowiedzialności producenta i z punktu widzenia działania z rękojmi, może tutaj, jeżeli klient zdecyduje, to będzie już jego kwestia, może on te rzeczy jakby rościć w kierunku producenta o wykonanie tego wszystkiego. My w tych sytuacjach pomagamy, wykonując także stosowne ekspertyzy, abyście tak naprawdę dostali to, co do was się należy, bo wielu zapłaciło w cenie samochodu za to, że producent musiał spełnić te restrykcyjne normy emisji. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że po wyprodukowaniu samochodu już nikt ich nie kontroluje. No i gdyby kontrolował, to z pewnością ten flot nie byłby w takim stanie, jakim jest w tej chwili. Także bardzo dziękuję za uwagę. To tak naprawdę dotyczy ta informacja wszystkich pojazdów. 100 tysięcy kilometrów to jest taki maks, który powinno się skontrolować i można naprawdę uniknąć, poznając przyczyny, uniknąć wielu później konsekwencji, problemów, uszkodzeń, nadmiernego spalania, dymienia i tak dalej. Można to wszystko uniknąć. Także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.